Się przyjrzyj bardzo, bardzo dokładnie. Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów. Teraz przy szeroko otwartych oczach robisz zdjęcie tej lampie. Zamykasz oczy i teraz wyobrażasz sobie, że widzisz to zdjęcie tej lampy. Widzisz ją tak samo, czy jakoś inaczej? Podobnie. Dobrze. Otwórz jeszcze raz oczy. Przyjrzyj się jeszcze bardziej dokładnie. Jeszcze więcej detali zauważ. Teraz robisz jeszcze lepsze zdjęcie, jeszcze lepszej jakości. Zamykasz oczy i trzymaj ten obraz cały czas przed oczami, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknął. A ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy od kości ogonowej aż do podstawowej czaszki, na klatkę piersiową i na twoje serduszko. Powiedz mi, jak pracuje twoje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno? Takie zwykłe rzeczy. Jest równo. Równo. Dobrze. A jak się tak patrzysz na niego, to widzisz go jako mięsień pracujący, czy jakoś inaczej? Fizycznie dobry mięsień teraz. Dobrze. To teraz weź, wyobraź go w swoje dwie dłonie, przytul go do siebie, pocałuj go i powiedz, kocham cię, moje serduszko. Kocham cię, moje serduszko. Co on odpowiedziało? Takie pierwsze odczucie, pierwsza myśl? To było takie po prostu ciepło, jakbym poczuł. Aha, rozumiem. Dobrze, w porządku. W takim razie postaw go z powrotem na swoje miejsce. I ono sobie dalej pracuje i teraz przyglądaj mu się, a ja będę liczył do pięciu i z każdą cyferką ono będzie zwalniać. I na pięć tak zwolni mocno, że zaśnie. 1, 2, 3, 4, 5. I śpi. Wchodzi jeszcze głębszy sen, jeszcze głębszy sen, jeszcze głębszy sen. Od niego rozchodzi się teraz taki stan spokoju, błogości na całe twoje ciało i całe twoje ciało zasypia, relaksuje się, czujesz się cudownie. Ja teraz policzę do 3 i przeniosę cię na łąkę. 1, 2, 3. Jesteś na łące, jest środek lata, samo południe. Jest po prostu bosko, jest pięknie, cudownie. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy już byłeś kiedyś na tej łące, czy jesteś pierwszy raz? Nie, pierwszy raz jestem. Pierwszy raz, dobrze. Opowiedz mi o jej detalach, o tym, co tam jest dookoła ciebie. Takie lekkie pagórki sobie zrobiłem, można powiedzieć, na niej. Więcej zieleni, więcej trawy. Ta trawa mi tak pasuje. Spokój taki jest. A jakie jest niebo? Błękitne. Po której stronie ciebie jest słoneczko? No wprost. Dobrze. Popatrz mu tak prosto w twarz i na głos powiedz, kocham cię, moje słoneczko. Kocham cię, moje słoneczko. Co odpowiedziało? Jaka była pierwsza myśl? Ja ciebie też kocham. Dobrze, pięknie. W takim razie teraz ja przenoszę ciebie do tego problemu, który powstał gdzieś w twojej przestrzeni i jest do rozwiązania jako pierwszy, główny, najważniejszy, że pomyślałeś o tym, żeby przyjść na sesję. Przenoszę i tam jesteś. Powiedz, gdzie jesteś, kim jesteś, czy to jest to życie, czy inne. Ten sen mi się przypomniał. Dobrze, wejdź w niego i opowiedz wszystko. Tam trzymał karty do gry. Tak to widzę. Tak. I w pewnym momencie po prostu
to bym wyciągnął taki różaniec, taki stary, wręcz drewniany, to sobie z gardła bym sobie go wyciągał. Mhm. I poczułem ulgę po tym. Mhm. Dobrze, teraz koło ciebie stoi twoja dusza. Zapytaj się ją, o co tu chodziło, żeby ci to wytłumaczyła. Może coś trzeba jeszcze zrobić, to żeby ci powiedziała, co ja. Wiesz co, nie widzę jej. Dobrze, to ja przywołuję twoją duszę i ona się pojawia teraz przy tobie. Przywitaj się z nią. Dalej nie odbieram. Nie ma jej. Dobrze. To ja teraz przenoszę ciebie tam, gdzie jest twoja dusza. I ty jesteś przy niej. Gdzie jesteś i gdzie jest twoja dusza? Rozejrzyj się. Ciemność. Ciemność. Ja zaświecam światło i teraz jest jasno widocznie. I widzisz duszę, i widzisz wszystko dookoła. Co to jest za miejsce? Nie widzę nic. Jak to mówił Kargul, ugrzęźliśmy, a czort karty rozdaje. Dobrze. W takim razie ja przenoszę cię do wcześniejszego zdarzenia, do tego wczesnego, kiedy duszę miałeś i żyłeś z nią w zgodzie. Przenoszę i tam jesteś. Powiedz, co to za życie, kim jesteś, gdzie jesteś, takie o zwykłe rzeczy. No, przez to, że nic nie widzę, o to chodzi. Dalej nic. Dobrze, czyli trafiliśmy na coś, co jest poważne i do rozwiązania. Dobrze, w momencie, ja dołączam Piotrusia. Dobrze, w takim razie ja teraz przenoszę cię jeszcze do wcześniejszego czasu, gdzie miałeś kontakt z duszą. Przenoszę i jesteś tam. Powiedz, jakie to są czasy. To samo jest. To samo. Piotruś? No nie słyszę go. Przez to sam też swoje słuchawki zgubiłem. To jest też dziwne. Aha. Dobrze, ja przenoszę ciebie teraz, Robert, znowu na tą łąkę. Jesteś z powrotem na tej łące. Chodzisz sobie tam po niej, ale w powietrzu. Chodzisz nad trawą. 5 centymetrów nad trawą jesteś w powietrzu, także nie depczesz nic, nie dotykasz nic. Tak sobie w pozycji takiej pionowej se płyniesz i patrzysz sobie na tą trawę. Są jakieś kwiatki w tej trawie, czy sama trawa? Gdzie jest coś małego, żółtego, ale to tak. Mhm. Raczej sama trawa jest. Dobrze, a rozejrzyj się dookoła. Są pagórki, czy tylko po jednej stronie, albo coś? Są, dookoła. Dookoła, dobrze. Tylko pagórki, nie ma jakichś wielkich gór? Nie. A są lasy jakieś gdzieś, czy tylko jest trawa? Nie, widzę trawę. Tylko trawę. Dobrze. Ja policzę do 3 i ta łąka zamieni się w kwiaty, jakie już były, jakie są i jakie jeszcze będą. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy widziałeś tyle kwiatów w jednym miejscu, co teraz? No gęsto się zrobiło jak w dżungli. Dobrze. Przyglądaj się tym kwiatkom. Zobacz, ile ich znasz, ile nie. Które znasz z nazwy, a które nie? Większość nie znam. Jakieś takie dziwne kształty. Dobrze. Wybierz sobie jakiś kwiat taki, który ci się podoba, który zwrócił twoją uwagę albo kolorami, albo czymś tam. I jaki wybrałeś? Nie wiem, co to nazwa, jakiś taki duży, taki... Ciężko mi opisać nawet. Brązowy, taki. Dobrze. Ja pójdę do 3 i ty staniesz się tym kwiatem. 1, 2, 3. Jesteś tym kwiatem. Powiedz, jak to jest być takim kwiatem? Jakie to uczucie, co myślisz? Jak postrzegasz ten świat dookoła siebie jako kwiat i tak dalej. Takie zwykłe rzeczy. Co dla ciebie jest ważne, istotne? To jest dziwne, bo teraz
Tak by było ciasno. Zresztą ciele bym nie czuł takiej tej... Jest ta jedność, ale jest jakoś tak ciasno, jakby było. To jest dziwne. Dobrze, weź spróbuj to zbadać, odczuć. O co tu chodzi, co się dzieje, co cię tak jakby... Przytłacza, właśnie, zobacz, co to jest. Ja ci daję teraz okulary prawdy, przed którymi nikt, ani nic się nie może ukryć. Ja bym nie mógł odetchnąć. No, ciężko było wręcz odetchnąć, ponieważ jest gęsto tych kwiatów, tak to odczuwam. Jakiś taki natłok, jakby cisnęły na mnie. Dobrze. W takim razie teraz wychodzisz, unosisz się do góry i jesteś nad tymi kwiatami. Jak się teraz czujesz? Ulga. Dosłownie ulga teraz. Dobrze. W takim razie teraz pędzisz z ogromną prędkością do chmur, mijasz chmury. Teraz oddalasz się od chmur coraz bardziej, wchodzisz w głęboki kosmos. I widzisz, jak się oddalasz od Ziemi, ona jest coraz mniejsza i już jest gwiazdeczką. I już jesteś w głębokim kosmosie. Pędzisz z ogromną prędkością. Powiedz mi, ile mijasz gwiazd, galaktyk, mgławic, planet, cudów, niewidów, wszystko to, co tam jest. Opowiedz, co tam jest. Miga wszystko tak. To jest taka prędkość, że... Dobrze, a powiedz, jakie tło jest kosmosu? Jaki to kolor tego tła, na którym są... To jest już tego czerń. Widziałeś kiedyś już taką czerń, czy pierwszy raz? Nie, no już widziałem, chociaż to jest mocniejsze chyba. Ta czerń jakoś taka jest mocna. Dobrze, teraz wylatujesz poza nas wszechświat. I oddalasz się od naszego wszechświata i widzisz, jak on się staje coraz mniejszy, aż znika. I powiedz, gdzie teraz jesteś, co widzisz, co czujesz, co myślisz. To dziwne, bo teraz jakbym wszedł w jakąś biel. W co? Jakbym w biel wszedł, to jest dziwne. Było czarno-czarno i nagle bym się jeszcze czernie wyrwał i zrobiło się czysto. No, dobrze, znowu pędzisz ogromną prędkością i teraz wychodzisz poza tą biel i widzisz, jak oddalasz się od niej, ona znika i jej nie ma i znowu jesteś gdzieś w jakiejś przestrzeni. Co to za przestrzeń? Granat taki, jakieś takie punkciki światowe, jakieś takie. Dobrze, pędzisz z ogromną prędkością i znowu wylatujesz poza tą przestrzeń. Wylatujesz poza tą przestrzeń i znowu widzisz tą przestrzeń, jak od niej się oddalasz i ona zostaje gdzieś tam daleko i znika. I znowu jesteś w nowej przestrzeni. Co to jest za przestrzeń? Jak ją poszukasz? Czerwienie to już takie mocne. Z brązu. Dobrze, w takim razie teraz... Pędzisz z ogromną prędkością i wylatujesz z tej struktury i znowu jesteś nad nią. Widzisz, jak się od niej oddalasz. Ona się zmniejsza coraz bardziej, znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty dalej pędzisz. Powiedz, w jakiej teraz jesteś przestrzeni? Czerń, dobrze. Ja zwiększam twoją prędkość jeszcze biliardkrotnie. I mijasz tą czerń i znowu oddalasz się od niej. I gdzie teraz jesteś? To jest jakoś tak ciemno. Tak samo, czy coś się zmieniło? W odcieniu szarości jakieś. Tak. Dobrze, a jakie masz odczucia? W tej szarości? Tak. Nie ma jakiegoś takiego spokoju. Dobrze, ja teraz daję ci okulary prawdy, przy którymi nikt ani nic się nie ukryje. I teraz to, co zakłóca twój spokój, narusza twój spokój, stoi przed tobą. Powiedz, co to jest? Jak to wygląda? Ja czy to jest jakimś, nie wiem, szarość, to mi się od razu z takim szarym skojarzyło. Nie? Dobrze, tak, w takim razie teraz to przybiera formę człowieka. Jest to człowiek.
Powiedz, to jest młody, stary, ładny, brzydki. Jaki to człowiek jest? Stary, siwy taki. Stary, siwy. Zapytaj się go, kim jesteś? Kim jesteś? Tobą, no, tak odebrałem. Dobrze. Zapytaj się go, czego chcesz? Czego potrzebujesz? Czego chcesz, czego potrzebujesz? Czy się znowu nie kojarzyło, czy coś się odnowiło, jakoś, wiesz, znowu jakby coś mi nie chciało, coś ten desen takiego, nie wiem. Dobrze. Otwieram przed tobą taki ekran wielki i na tym ekranie on wyświetla ci to w formie filmu, to, czego to dotyczy i o co tam chodzi. O jakie doświadczenie? Co się wydarzyło, że coś takiego powstało? Nie odbieram tego. Ja to odbieram, tylko nie mogę tego interpretować, bo... Rozumiem. Bo to chodzi o coś innego i teraz nie wiem, jak to do tego podejść. Jest coś, na co ty się zamknęłeś, albo jakby to powiedzieć... Coś odrzuciłeś, tylko nie wiem co. Piotruś, halo? Dziwna sytuacja. Piotruś, halo? Tak, jestem. O, dobra, szykuj się, bo mamy tutaj jakiś problem w kosmosie. Czy jak zwykle? To wiesz, takie dziwne, nie? Byłem pewny, że tutaj pójdziemy ostro, a tu się okazuje, że coś się wydarzyło. Gotowy jesteś? Tak. Policzę do trzech i zaśniesz. Jeden, dwa, trzy i śpisz. Ja przenoszę cię w przestrzeń Roberta. Daję ci okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic się nie może ukryć. I powiedz mi, gdzie Robert jest. Coś jakby las, czy coś takiego? Dobrze. I czy jest sam, czy jest ktoś przy nim? Jakiś cień. Dobrze, zapytaj się tego cienia, kim jesteś. Kim jesteś? Wejściem? Wejściem? Zapytaj się, jakim, gdzie? Jakim, gdzie? Do otchłani? Wejściem do otchłani. Dobrze. A czego chcesz? A czego chcesz? Mam to określić, bo tutaj jakby taki obraz mi się pokazał, jakby coś chciało nawinąć, takie nawijanie o coś takiego. Dobrze. Ja ci daję teraz specjalny pistolet. Strzel i zastrzel to. To wszystko się teraz zawija do środka i... Zmniejsza się, zmniejsza coraz bardziej. Znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Jak teraz wygląda przestrzeń Roberta? Ten las zniknął? Tak. Tylko jakby zostały takie, jak to określić, jakby puste kawałki. Dobrze, zapytaj ich, czego chcą. Czego chcecie? Wypełnienia. Wypełnienia? Dobrze. Ja sprowadzam to wszystko, co one potrzebują. To coś do nich wchodzi, wypełnia ich i stają się wolne. Kim, czym są teraz? Takimi jakby kryształkami, trzeba powiedzieć. Dobrze.
Zapytaj się, czy chcą, żeby je zjednoczyć. Na mocy wolnej woli ja ich teraz wszystkie połączam i są jednością, są jednym. Co to jest? Jak wygląda? Taki jakby taki duży kryształ się zrobił. Tak. Na takiej podstawie stoi. Dobrze. A jak wygląda Robert przy tym? I kim Robert jest? Robert to jakby taka energia, która otacza to. Otacza ten kryształ, tak? Dobra. Zapytaj się tego kryształu i Roberta też się pytam, czy chcecie, żeby was połączyć i zsynchronizować? Mhm. To kryształ odpowiada? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja was oczyszczam do jednolitej struktury, połączam i jesteście jednością. A wszystko to, co was różniło, zanoszę do słoneczka, słoneczko spala, znika, to nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Powiedz mi, Robercie, co poczułeś w związku z tym? Delikatnie, tak. Aż za dużej takiej zmiany nie wyczułem. Rozumiem. Ale jesteś z powrotem teraz, przenosisz się znowu na tą łąkę, na której tam byłeś wcześniej. Jesteś na tej łące, rozejrzyj się, powiedz, czy ona się zmieniła, czy jest taka sama? Wyprostowała się, tak. Pierwszy sam przyszło, że się troszeczkę wyprostowała. Aha, dobrze. Zapytaj się jej jeszcze, czego by chciała, jakiej pomocy. Czego chcesz, jakiej pomocy potrzebujesz? Wiesz, zanim zadałem, przyszło mi zrozumienia siebie najbardziej. Aha, dobrze. Żebym zrozumiał siebie. Dobrze, mamy pomysł. W takim razie teraz, jako czysta świadomość, wchodzisz do siebie, do swojego wnętrza i jesteś w swoim wnętrzu, w środku siebie. Co czujesz, co myślisz, poznajesz całą prawdę o swoim wnętrzu. To jest cisza. W tym momencie tak by był, no, istnienie, no jest cisza. Tak to odbieram. Rozumiesz siebie już? Czy to o to chodziło, łące? Czy to o to chodziło, żeby zrozumieć siebie? Jak to odebrałeś? Odebrałem tak, aż ciało mi lekko zawibrowało, wiesz. Chodzi o to, że zrozumieć siebie, to ja to tak odebrałem, że jakby ta łąka chciała, żebyś ty poczuł siebie, to swoje wnętrze i ty go poczułeś. To poczucie to tak jakby miało być tym zrozumieniem, że w tobie jest cisza, spokój, równowaga. A to jest właśnie to poczucie, co jest na górze, to jest na dole, tylko że wiesz, jak to się mówi, będąc tutaj na dole, no to gdzieś tam umyka, nazwijmy to tak. Tak, tak, ale mi chodzi o to, żebyś teraz spojrzał najpierw od swojego wnętrza, od tej ciszy, a później od tej zewnętrzności i żebyś przechodząc tą strukturę między jednym a drugim, żebyś jakby zrozumiał, czego ci brakuje albo co ci jest potrzebne, żebyś to... Teoretycznie nic mi nie jest potrzebne, tak naprawdę, nie? To dowiedz się, dlaczego jest różnica, skoro ci nic nie potrzebne i nic nie musisz synchronizować, czy nie robić. No teoretycznie z punktu istnienia to nic nie jest potrzebne. Tak, tak, ja rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że skoro jest różnica między bycie obserwatorem jako to istnienie, a bycie tym, co doświadcza, skoro jest różnica, to chcę, żebyś poznał tą różnicę. Co jest powodem, że jest taka różnica? Że już to programy przyszły na myśl, że to jest różnica. Ja dobrze, teraz stoją przed tobą wszystkie te programy, myślokształty. Porozmawiaj z nimi, dogadaj się z nimi. Skojarz, który z czym jest związany, z jakim zdarzeniem, z jaką emocją,
pogadaj, ponaprawiaj, pouzdrawiaj i oczyść i do słoneczka. Te emocje popal, a ich wypuść w przestrzeń, tą ich, do której powinni należeć, żeby oni sobie żyli normalnym swoim życiem, a ty swoim. Właśnie to, że tak za pierwszy, tylko co mi przyszło, to, że coś się chce. I tak na razie tak nic poza tym, żebym to widział. Piotruś, jak ty to postrzegasz, wszystko, czego doświadcza teraz Robert? Ewidentnie coś się wydarzyło ostatnio w twoim życiu, co jakby zawaliło to wszystko. Za bardzo nie rozumiem, to tak jakbyś się uwstecznił, wiesz? Ja wiem, o co chodzi. Ty wiesz, no tak czuję, że wiesz, tylko mówię. Wiem, o co chodzi i wiem, jaki dzisiaj dzień był i wiem, z czym to wszystko było wiązane mniej więcej. Mhm. Tak to wszystko wiąże, te fakty. Mhm. Ja wiem, o co chodzi. A mimo to gdzieś tam, kurczę... No spróbuj to teraz wejść w to i spróbuj to rozwiązać. Po prostu wejdź w to jak najgłębiej. Wiesz, co chodzi? Chodzi o to, że prowadząc życie, jakie prowadzę teraz, tak, w jaki sposób doświadczam, w jaki sposób prowadzę życie, w jaki sposób zarabiam na życie, gdzie widzę, że to nie jest łatwo, jakiś trud ode mnie to wymaga dużego, a porównywałem z czymś, z życiem, które miałem wcześniej. Oczywiście konsekwencje były, zwijmy to, różne. Tak. Tyle, że przyjemności takich, wiesz, łatwiej przychodziło, ale ja wiem, jakie były konsekwencje i wiem o tym, że gdzieś jakaś część mnie, czasami w chwilach, kiedy jest mi to bardzo trudno, chcę do tego gdzieś wrócić, żeby po prostu z powrotem było łatwo. Bo tak to. Właśnie. Też tak odebrałem. Że cały czas ja cię to, ściąga, jakby ja, ja mam tego świadomość, po prostu jakby, poprzez moje... I to ci się ukazało jako ta otchłań, tak, która czeka, kiedy ty się poddasz i ona będzie mogła cię znowu wciągnąć. Dokładnie, bo jeżeli bym już to wszedł, to prawdopodobnie... Dokładnie, już, tak, to jest tak, jakby... To już bym wszedł na dobre. Tak, naprawdę, już byś wszedł na amen. Wiem o tym, że, wiesz, no, pracuję i tak dalej, robię rzeczy naprawdę, które, no jednym słowem, nie są może jakieś spełnienie moich marzeń, ale z drugiej strony ja mam tego świadomość, że ja po coś to robię i to jest jakiś czas, gdzie takie coś się będzie miało miejsce, a gdzieś tam chwila słabości, gdzie naprawdę tak. Dlatego... ten napór zewnętrzny jest tak mocny, że po prostu ja bym się czasami dosłownie aż nogi uginały, nie? Tak, i w tym momencie sobie mówię, kurna, bo ja mam już tego dosyć, chcę, żeby było łatwiej, chcę, żeby było znowu było prościej. Tak. I o to chodzi. Ja wiem o tym, że... Ja ci powiem, że to coś ma nadzieję, że ty pękniesz i dlatego czeka. Ja wiem o tym. Dlatego myślę, że jeżeli jesteś 100% przekonany, bo mi się tu przypomina taka sytuacja, która mnie dotyczyła. Gdy ja paliłem papierosy i postanowiłem je rzucić, to wtedy znalazłem się w takiej samej sytuacji jak ty teraz. Była walka o to, po której stronie ja będę. Ponieważ ja bardzo jasno i wyraźnie opowiedziałem się, że już rzucam i mowy nie ma i wtedy to wszystko musiało odejść. Musiało to odejść, bo ja to powiedziałem tak, z taką determinacją, przekonaniem, ale i też z taką pewnością siebie, że to już jest koniec i nie ma odwrotu i wtedy to odeszło i poszło wszystko łatwo. Ale dopóki ja się wahałem, to cały czas był gdzieś ten napór, cały czas coś mnie próbowało jeszcze wciągnąć z powrotem. Ja wiem, o co chodzi i nawet miejsca, w których byłem, gdzie byłem, nagle pojawiały się osoby. Tak. I wiadomo, że opcje takie, że mógłbym bezpośrednio sobie wrócić bez żadnego, ale to tak. Teraz tak naprawdę stryk palcem i dokładnie, wszystko dokładnie. Same sytuacje się stwarzają takie, tutaj mi się przypomina taka sytuacja, jak Piotruś chciał rzucić słodycze. No to jak chciał rzucić słodycze, to w Biedronce była promocja. To znowu tam coś tego i taka była okazja, że po prostu jakby chciał, to by nie było, ale on nie chciał, więc i było. Po to, żeby go kusić, żeby go ściągać. Czyli jakby cały wszechświat chciał nas z powrotem wciągnąć do lotnika. Nawet mi tu osoby z powrotem, które już tu nie mieszkały, z którymi kiedyś coś tam powiedzmy mogłyby zrobić, nagle teraz ta osoba tu wróciła. Przyszła, gdzie wiem o tym, że mógłbym w jakiś sposób z niej korzystać. Nie wiadomo, o co chodzi. Tak. Że zobaczę, co mam na myśli. Tak, tak. Ja też widzę, że to nie są przypadki. Nagle osoby w pracy gdzieś tu, to wszystko gdzieś te osoby ściągają. Inaczej.
ich nie było, kiedy ja nie myślałem o tym, a tak. Nagle jak ja zacząłem myśleć, zaczęły przynosić. Dokładnie, owoc. Dokładnie. Tak paszkwile działają. Paszkwile działają w ten sposób, że jak widzą, że mogą coś stracić, szybko się jednoczą i zaraz w naszej przestrzeni się pokazują. I to nie ma znaczenia, czy to są ludzie, czy coś innego, to są właśnie te paszkwile. Chęć wykorzystania tego, że ja po prostu czasami pracowałem dla kogoś. Tak. I to jest tutaj punkt zapalny taki. Tak. Pracujesz dla kogoś i ktoś ci w jakiś sposób tam traktuje, bo ty też o tym negatywnie myślisz i od razu to też jest odbierane negatywnie, męcząco. Tak. Aha, no tak. To tak, no to ja wtedy chcę tego uniknąć, a jedyną opcją, jaką mi przychodzi do głowy, to jest tylko właśnie jedna opcja. Dokładnie. Tak to wszystko wygląda. Ja mam tego świadomość. I to dobrze, dobrze, że masz, bo łatwiej ci będzie to rozkminić, bo teraz chodzi o to, że... Nie ma co rozkminiać, to tak, wiem. Tak, ale mi chodzi o rozkminienie w tym sensie, żeby podjąć decyzję, bo nie podjąłbyś decyzji, gdybyś o tym nie wiedział lub nie był pewny, ale ty już jesteś pewny i teraz jest potrzebna tylko twoja decyzja, taka ostateczna, jak była wtedy u mnie, że ja stanęłem w pewnym momencie i powiedziałem tak, koniec. Prędzej zdechnę, niż zapalę choćby jednego papierosa. I w tym momencie jakby się to oderwało od razu. I ja mówię, ja pierniczę, taka ulga się zrobiła. Ale ja to powiedziałem z pełnym przekonaniem, że już było koniec. Ja wiedziałem, że ja naprawdę mówię koniec. Że nie zostawiałem żadnych możliwości. Wiesz, jak niekiedy mówisz, nie będziemy jedli słodyczy, ale tam sobie od czasu zjem. To już jest dupa. Nie może. No tak. Jeżeli mówisz koniec, to znaczy, że koniec, że już nigdy do tego nie wrócisz. I wtedy to coś jakby umiera. Ale dopóki ma to nadzieję, to będzie długo żyło. Naszym kosztem oczywiście. Ale przez to, że też osoby, no powiedzmy, bardzo bliska mi osoba i też na przykład taka rozmowa, no ale pamiętasz, jak kiedyś na przykład tak. Taki miałeś samochód, a to tamto, tak. A ja jeszcze mówię, kurde, i weź tu się, mówię, dorób normalnie, człowiek zapieprza, mówię, tak. Ciężko będzie robić tak. I tak dalej. Tak, chodzi o tą zmianę wartości, dlatego że wcześniej inny styl pozwalał na to, że było cię na wszystko stać i był to jakby zerowy wysiłek. A dzisiaj spotykasz się z tak zwaną rzeczywistością, która jest cholernie twarda i oporna, tak jakby ci się jeszcze przeciwstawiała po to, żebyś nie robił tego, żebyś się poddał, żebyś to. Ale to tylko jest dlatego, że wcześniej jakby nie było równowagi, więc teraz w kwestii tej równowagi doświadczasz tego oporu. Tak jak wcześniej lekkości, tak teraz oporu. I to o to chodzi, aż się wyrówna. Jak się wyrówna, wtedy już pójdzie się do przodu normalnie. Domyślam się, że to... Wiesz co, i tak zauważyłem, że no skoro sobie wcześniej mogłem pozwalać na jakieś tam, nazwijmy to, przyjemności, tak? Tak. To teraz się okazuje, że pracując mogę sobie pozwalać też na przyjemności i tu coś mi chce, nie wiem, to nazwijmy to ja, pokazać, nauczyć, że jednak mimo owszem cięższej pracy, ale możesz sobie też pozwolić na wiele rzeczy. Tak, i bo prawda jest taka w zależności od tego, jak ty wartościujesz to. Rozumiesz, wcześniej był bardzo duży ten kontrast i miałeś jakby inne spojrzenie, ale dzisiaj, skoro wiesz, że chcesz to zrównoważyć, no więc też masz inne spojrzenie na to, bardziej odczuwasz. Tak jak wcześniej odczuwałeś lekkość, tak teraz odczuwasz bardziej ten ciężar, ten opór. Rozumiesz? To jest wszystko, to jakby cały czas doświadczasz tego samego, tylko o innych nazwach. Innym skupieniu, innej energetyce. Ale cały czas tego, co ja widzę, to cały czas chodzi o to, że jakbyś ty gdzieś tam wewnętrznie nie złożył jeszcze deklaracji ostatecznej i dlatego to wszystko tak czeka na ciebie. Ja wiem o tym, bo ja widzę, co się dzieje na przykład w życiu codziennym i jak widzę jakąś tam moją frustrację i wtedy zaczynam częściej myśleć o tym, co było i w tym momencie zaczyna to się ujawniać. A, wykorzystuję sobie, moment. Tak. To przyłazi, tak więc... Tak. Ja pamiętam takie sytuacje, że na przykład wydarzały się takie rzeczy, które stwarzały mi odpowiednie środowisko do tego, żebym ja na przykład zdenerwował się i sięgnął po papierosa. Ja tu daję taki tylko w przykładzie, ja wiem, bo to nie ma znaczenia. Analogia. Tak, analogia, oczywiście. I pamiętam, że ja byłem świadomy wtedy, bo ja byłem pewny siebie, że ja już nie wrócę, nie zapalę ani jednego. Ja sobie pozwalałem na to, rozumiesz? Ja mówiłem, a no dobra, a no może, nie?
I bawiłem się z tym umysłem, ale umysł zaczął się orientować, że go oszukuję, że specjalnie go podpuszczam i stał się bardziej nieufny. Jak się stał bardziej nieufny, to wtedy przestał mnie tak mocno atakować. Później, gdy na przykład przychodziłem na niejedzenie, to wiedziałem jedną rzecz, że gdy dojdzie do takiego momentu, że ja powiem nie jem, to wtedy zrobi się cisza. I bardzo się rozczarowałem, bo gdy powiedziałem nie jem, zrobiła się cisza. I byłem taki rozczarowany, że nawet umysł nie drgnął, nic, wszystko się poddało momentalnie. Rozumiesz? Tak jakby wiedzieli, z kim mają do czynienia, że skoro raz pierdziel dostali, to drugi raz już nie chcą sobie na to pozwolić. A ja byłem trochę zawiedziony, że tak łatwo mi lekko poszło. Tylko, że no to za drugim razem, bo za pierwszym tak słodko nie było. No. Konsekwencja po prostu. Trzeba być konsekwentny, oczywiście trzeba. Albo czarny, albo biały. Nie dokładnie, ma, dokładnie. Ja na przykład. Biały, dziękuję. Ja na przykład na to, też. Tak. Zauważyłem też, że jeżeli na przykład mówiłem, że coś zrobię i to robiłem, to było wszystko dobrze, ale jak mówiłem, że coś zrobię, a umysł mówi, a może dzisiaj nie, i ja odpuszczałem, to już gdy na drugi raz mówiłem, że coś zrobię, to już miałem trudności. Dlatego, że rozumiem, już bardziej mnie atakował. I cały czas chodzi o to, żeby nie dać złamać sobie tak zwanej silnej woli. Bo jak silna wola stanie się słabą wolą, no to potem my naprawdę mamy problem, żeby cokolwiek zrobić. Bo mamy jakby przeciwko sobie jakąś armię cholerną, która oczywiście siedzi w nas. Sami się sabotujemy. Tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego zauważyłem, że jeżeli człowiek jest taki konsekwentny, mówi i tego dotrzymuje, to wtedy, gdy podejmuje jakąkolwiek decyzję, nikt mu nie przeszkadza. I wtedy ci ludzie idą jak burza, bo ja obserwowałem takich ludzi, ja znam takich ludzi, to są tak zwani ludzie w czepku urodzeni, on niczym się nie przejmuje, co chce to ma, ciągle coś ma, nawet jak coś straci, on się nie przejmuje, bo on wie, że to jest rzecz nabyta, znowu będzie miał i znowu za chwilę ma. Mówię, co jest? Ja wtedy jeszcze się miotałem, jak ten zwykły śmiertelnik, też, żeby coś mieć, że to coś z czegoś wynika. I pamiętam taką beztroskę, nawet taki jeden był przypadek, który był taki bardzo mocny. Facet, no dorosły, żona, trójka dzieci, a on sobie ryby łowi i cała rodzina mieszka w namiocie, bo wszystko stracili. Z jego oczywiście tak zwanego powodu. No i on się nie przejmuje tym, on ryby łowi. Przyszła jakaś koleżanka tej jego żony i mówi, słuchaj, trzeba było jakieś mieszkanie poszukać, żeby gdzieś mieszkać. Przecież lato jest, ale nie będziecie mieszkali w zimie w tym. A on mówi, no, to idźcie, szukajcie. I dalej ryby łowił. Jak ja to usłyszałem, to zacząłem się zastanawiać, o co tu chodzi. Bo coś tu jest nie tak. Później za jakiś czas słyszę, że mam mieszkanie, już tam gdzieś coś dostał, gdzie kupił, nie wiadomo o co chodzi. Już ma, już kupił sobie motor, rozumiesz, jakiś tam za 25 tysięcy, to był wtedy jakiś Harley, wędkę za 15 tysięcy, a jeszcze niedawno w namiocie był nad tą rzeką. I takich sytuacji, gdzie on był milionerem w tamtych czasach, a potem był powiedzmy zerem, było bardzo dużo. On w żadnych sytuacjach się nie przejmował. Zawsze był człowiekiem wesołym, uśmiechniętym i znam takich ludzi więcej, którzy się władowali w różne rzeczy i oni się nie przejmują niczym. Absolutnie. Jakoś będzie. I okazuje się, że jakoś jest. Że jakoś wtedy jest. Tak. Bank im chciał zabrać dom, to on mi to sobie weźcie. No ale co, zabierze bank dom, a muszą coś z nim zrobić, z rodziną, no bo będzie jakiś cyrk, nie? No to bank zostawił ich i prosi bank go, żeby on spłacał. No ale nie może zabrać wszystkiego, bo on musi też utrzymać tą rodzinę. I doszło do takiej paranoi, że on mówi, no to sobie weźcie, co chcecie. No ale nie mogą zabrać rzeczy podstawowych, no bo ci nawet co przychodzą, nie widzą, że on jest cwaniak, tylko mówią, no on chce oddać. Ale no, my nie możemy mu wszystkiego zabrać, więc mu zostawiają. I to tak trwa latami. Mówię o takim tak zwanym Frankowiczu, którego pewien system wyrolował. Nie tylko jego, wielu innych, ale tu opieram się konkretnie na jakimś przypadku. I ten facet funkcjonuje do dzisiaj. On jedzie na wycieczki, on gdzieś chodzi. To nie, że on jeździ na obiady za 25 tysięcy, tylko że po prostu jakby chodzi tam, gdzie można za darmo chodzić, w góry czy gdzieś, na jakieś wycieczki, na jakieś tego. On normalnie funkcjonuje. On jest uśmiechnięty, zadowolony i nawet ludzie, którzy go znają, mówią, to jest niemożliwe. Ja bym się powiesił na jego miejscu. A on nie.
A on po prostu zaakceptował tą sytuację, on się tym nie przejmuje, on se po prostu płynie razem z tymi farfoclami, które są do końca. Płynie z nurtem, nie? Dokładnie, dokładnie. I okazuje się, że instytucje różne się martwią, co tu zrobić, a on się nie martwi. Bo jakby on się martwił, to już by dawno nie żył. Dzieci dorastają, dzieci zaczynają funkcjonować normalnie, bo jak nie miał pieniędzy, no to nie płacił za prąd, prąd mu odcięli, no ale znowu przyszła opieka, tak nie może być. No więc do sądu tego, że nie mogą mu tyle zabierać, on musi za prąd płacić. No więc i ma prąd, i ma telewizor, i mają dzieci, wszystko co trzeba i okazuje się, że został oszukany, bo został oszukany na tym, że kiedyś się złakomił na te franki, a to były celowo podłożone, żeby właśnie ludzi oszukać, bo to taki był system. No, wpadł, chciał dobrze, bo rodzina tego, wpadł, ale teraz poddał się temu. No, skoro tak się stało, no to się stało, to teraz nie martwię się. Okazuje się, że jakby wszystkie instytucje się martwią, wszyscy starają się rozwiązać jego problem. Co prawda on nie żyje jakoś tam cudownie, ale się turla, ale jak patrzymy na innych ludzi, to oni się też turlają. Tylko tyle, że turlają się, rozumiesz, i rzucają się cały czas, żeby się móc turlać, to rzucają się na jakieś cuda, żeby się utrzymać. A on normalnie pracuje, on normalnie się zachowuje i tak samo się turla jak inni. Także tu ten system pokazuje, że im bardziej walczysz, im bardziej za czymś latasz, no to masz dużo, ale nie masz siebie, nie masz czasu, nie masz żadnych przyjemności i to wszystko jakby ucieka gdzieś między palcami. I teraz tak, dopóki nie podejmiesz decyzji ostatecznej, to zawsze będziesz na pograniczu stał. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem, o co chodzi. Myślę, że to jest jedyne wyjście, bo żebyś o czymś mógł zapomnieć, musisz się odciąć od tego całkowicie. I wtedy to znika. Dopóki pamiętamy o czymkolwiek, to żyje i czeka. Teraz ty nie pamiętasz takiego Tomka z Łodzi. On się ostatnio zgłosił, że coś go tam boli, miał problemy, takie powiedzmy poważne. Powiedziałam mu, słuchaj, albo idziesz do szpitala, idziesz na operację, oczywiście wiadomo jak się to skończy, albo rzucasz jedzenie, głodówka, lewatywy, czyścisz się i będziesz zdrowy. Oczywiście śmierć mu w oczy zajrzała, więc poszedł na całość. Ale mówię, najlepiej jest, jak już człowiek jest pod dnem, to wtedy potrafi się zmobilizować. Więc chłopak się zmobilizował, no i właśnie jutro do mnie przyjeżdża. No jest niejedzącym, ale jest zdrowym. Schudł 20 kilo, no waży 50 kilo, ja ważyłem 59, to wyglądałem jak obraz nędzy rozpaczy, jak rodzynek, ale nie słodki, tylko pomarszczony. No to ciekawe, jak on będzie wyglądał, bo on taki chłopczynka był, nie? A jeszcze jak teraz schudł, to już w ogóle będzie tragedia. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że on jest czysty i zdrowy. Wszystkie dolegliwości, wszystko zniknęło. I on teraz nabierze ciała, on wróci do wszystkiego. Bo ja pamiętam, jak ze mną było. Ja też, ja już prawie 70 kilo ważę. Rozumiesz, w cyrk jakiś, oczywiście tylko tyle, że ja piję kawę, ja tam od czasu do czasu coś podjem, ja sobie nawet jakieś ciastko zjem, czy nawet jakieś pierożki pójdę, czy na jakiś obiad, jak z Zosią jedziemy, ale to są bardzo sporadyczne rzeczy, ale są, rozumiesz, więc ja nie mówię, że ja jestem niejedzący. Ja kiedyś żarłem 4 posiłki dziennie i miałem 71 kilo. 4 posiłki dziennie, a ja dzisiaj, jeżeli nazwiemy kawę posiłkiem, no to jem 3 posiłki, bo 3 kawy piję przykładowo. No ale nie oszukujmy się, że kawa jest posiłkiem. A ja jednak po napiciu się kawy ja się czuję tak, jakbym obiad zjadł. Ja nie potrzebuję jeść. Rozumiesz? Jeżeli tam coś pokosztuję, coś zjem, no to później mam takie odczucie, że niepotrzebnie to zjadłem, bo gorzej się czuję, bo mam takie, wiesz, jakiś niesmak w buzi i takie różne rzeczy. Czyli ewidentnie widzę, że to mi jednak szkodzi, a nie pomaga, że nie ma tu w tym żadnych wartości, tylko jest jakby coś bardziej to minusowe. No ale skąd te 70 kilo moje? No bo przecież mówię, jak jadłem 3-4 posiłki dziennie i ja ważyłem 71 kilo, no to jakim cudem teraz, nawet gdybym jadł jeden posiłek dziennie,
Nie ma tak, ale niech będzie, że ja jem jeden posiłek dziennie. To dlaczego ja ważę 71 kilo? Jeżeli ja piję kawę, wyjeżdżam w pole, wracam o 18, 19, piję kawę, niekiedy właśnie coś sobie tam zjem takiego, co mam, jako dla przyjemności próbuję to zjeść, tylko że to nie ma przyjemności, ale jednak gdzieś ze starych przyzwyczajeń, no to słuchaj, to jest niemożliwością, żebym ja z tego powodu nabrał taką masę ciała. A jednak nabrałem, więc... Ktoś tu kłamie, nie? Wiesz, jak te soki piłem tam w okresie wakacyjnym, fakt, że jakoś tam kreatynę brałem, też trenowałem. Raz dziennie chyba tam wtedy jadłem, co się też piłem soki na przykład, świeżo wyciskane, czy jakieś smoothie, to też jakoś tam, pamiętam, funkcjonowało wtedy. Dokładnie. Jeszcze skądś brała. Dokładnie. My mamy złe wyobrażenia i trzymamy się cholernie tych wyobrażeń i te wyobrażenia nam bardzo szkodzą. Dlatego ja myślę, że trzeba otwierać się na nowe możliwości, trzeba próbować tych możliwości, ale i też próbować je zrozumieć. Nie tylko wchodzić w coś, ale i zrozumieć, w co się wchodzi, dlatego że no wtedy... To weź przede wszystkim podstawa, nie? Dlaczego tak, chcesz to? Dokładnie, dokładnie, żeby się czegoś nauczyć, bo jeżeli nie ma zrozumienia, niczego się nie nauczymy. Jeżeli nie zrozumiemy, co znaczy składanie tych literek, to nie wiemy, że to jest wyraz, że to jest słowo, że to jest coś. Więc właśnie dopiero przy zrozumieniu następuje. Dlaczego Chińczycy mają te kreski, jakieś obrazki rysują? Przecież to jest czarna magia dla tak zwanego człowieka od literek. To jest nie do pomyślenia. Ale dla nich to nie ma znaczenia, bo on zrozumiał, co to znaczy taki rysunek czy taki. Dla niego jest wszystko jasne. On patrzy na niego i widzi to, co my widzimy w literkach. Tak jak my czytamy literki, tak on czyta z tych obrazków. I wszystko jest bardzo proste. Zastanawiam się, czy, bo tak ogólnie, tak o życiu, zastanawiam się, czy po prostu no chyba dalej będę tutaj i nie wiem, czy do czasu aż oczywiście, bo mogę zmienić otoczenie na przykład w jakiś sposób gdzieś całkowicie, ale to jest jakaś tam, no coś mi nie pasuje, to zmieniam otoczenie, to nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby jesteś tam, gdzie jesteś chyba i... Ja myślę z tego, co u ciebie widzę, u ciebie jest brak stabilizacji. Jeżeli ty jakby podejmiesz jakieś decyzje, to wtedy zacznie się wszystko stabilizować u ciebie. Powstanie tak zwana normalność w tej iluzji, w tej przestrzeni. Czy mówisz tutaj o odcięciu tego, czego... Tak, tak, odcięciu, bo chodzi o to... I zostaje tutaj normalnie żyjąc sobie już bez tych myśli... Tak, tych, tak. Już, się wszystko zacznie tak, układać. Już kreujesz do przodu, a w ten sposób, że dopóki cały czas gdzieś tam spoglądasz do tyłu, to cały czas jakby nie idziesz do przodu i to cały czas cię tak właśnie zatrzymuje. Jest takie ładne powiedzenie, żeby nowe mogło się urodzić, musi stare umrzeć. Bo żeby się nowe narodziło, musi stare umrzeć, żeby to istnienie przeszło, rozumiesz? To jest ten cykl jakby przejścia. I tak samo jest ze wszystkim. Czy to jest u zwierząt, czy u roślin, czy u wszystkiego. Przychodzi jesień, wszystkie roślinki, wszystko obumiera. Przychodzi wiosna, schodzą i znowu są. I one się nie boją. One nie myślą o tym, że to będzie jakaś śmierć, że one znikną. Nie, bo wszystko istnieje jako świadomość. A to, kim, czym jesteś, to jest tylko wyobrażenie. Wyobrażenie, doświadczenie na daną chwilę. Więc tym się nie należy w ogóle przejmować, bo to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętam kiedyś, jak żeśmy gdzieś weszli i były jakieś istoty i ja mówię, to co wybieracie, żeby was zniszczyć całkowicie, czy coś tam im proponowałem? Oni mówią, że zniszczyć, a ja mówię, dlaczego? A on mówi, bo my nie możemy się sami wyzwolić z tych skorup, a jak ty nas zniszczysz, to my wtedy jesteśmy wolni. A ja mówię, no to normalnie, no to dobrze, no to ciach ich, nie? I pomogłem im w ten sposób, że ja się nie mściłem na nich, tylko ja im pomogłem. Ja ich niszcząc, uwolniłem ich świadomości do następnego bytowania, do następnego życia, wyobrażania, obojętnie jak to nazwał. Ale dopóki oni siedzieli w tych skorupach, w tych programach, oni nie mogli się z tego wyrwać, bo tam na przykład, tak jak wiele ludzi mówi, nie mogę popełnić samobójstwa, bo mi Bóg nie pozwala, religia nie pozwala. To jest nic innego jak ograniczenie, to jedna z form. I to nie chodzi o to, żeby popełniać samobójstwo. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że niekiedy ludzie się zaszufladkowali z powodu jakichś programów. Niekiedy. Zawsze. Wszyscy są zaszufladkowani, różnie, na różnych poziomach i cały czas żyją w tych programach. I boją się opuścić tych programów, boją się cokolwiek zmienić nawet, bo tak się bardzo boją. I dlatego to jest takie ważne, żeby się uświadamiać i żeby te programy uwalniać, żeby siebie uwalniać od nich, a programy uwalniać z siebie.
żeby zacząć jakąkolwiek zmianę, to wiadomo, że zmiana to jest nic innego jak pozbycie się starych, a przyjęcie nowych wzorców. Czyli spod rynny na deszcz, ale jednak zmiana. Ja wiem o tym, że samo to, że powiedzmy jestem tutaj w miejscu, w jakim jestem, no to ja w jakiś sposób dokonuję każdych wyborów, tak? Oczywiście. Powiedzmy, dokonałem tego wyboru, czyli jeżeli tutaj jestem, czegoś doświadczam, to znaczy, że po coś mam to doświadczyć, tak? Tak. Że coś ci jest potrzebne w danej chwili. Coś teraz... jest potrzebne, tak. I po prostu jestem tu, gdzie jestem. Są okoliczności takie, a nie inne. I powiem tak, to, że wydaje mi się, że nie jest łatwo. O. Tak, tak. Dokładnie tak jest. Dobrze to określiłeś. Bo to tak to wygląda. Wiesz, tak. Najlepsze jest to, że jak ja czasem usiądę spokojnie, to naprawdę wiem o tym. Dobra, jest tu, widzę, co się dzieje, widzę osoby dookoła, tak. Ale no... Gdzieś człowiek, jak to się mówi, kurczę, jak przez chwilę gdzieś ukląknąłem, no to potem te myśli gdzieś tam przychodzą. To jest dziwnie. Popatrz, jak to jest dziwnie. Jak robisz taki przegląd, to jakby czegoś szukasz i właściwie tego, czego szukasz, to znajdujesz, że jest. Rozumiesz? I teraz w zależności od tego, bo te wszystkie sytuacje, one jakieś są, ale pod jakim kątem na nie patrzysz, tak je widzisz. Czyli tą samą rzecz możesz widzieć pod kątem minusowym, jak i plusowym. Oczywiście, ja wiem o tym. Tak naprawdę wszystko jest dobre, nazwijmy to, w cudzysłowie. Nawet jeżeli wygląda na tak zwane, w cudzysłowie, złe, tak? No bo to... Tak, bo to jest tylko kwestia interpretacji. My interpretujemy, a ktoś ładnie kiedyś powiedział, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czyli niby było złe, a jednak dało nam coś dobrego. To więc nie mogło być złe, tylko myśmy oceniali, że to jest złe. Ale dzięki temu, że myśmy to przeszli, osiągnęliśmy coś innego. I teraz, gdybyśmy nie wartościowali, to na pewno byłoby nam dużo łatwiej osiągnąć zrozumienie, bo to jest podstawa. Im większe zrozumienie, tym lepsze decyzje są, lepsze kreacje, lepsze jakieś wyzwania nawet, czy coś. To jest to. Najlepsze jest to, że czasami ktoś z kimś rozmawiam, na przykład ja mówię te rzeczy, bo wiem o tym, o co tutaj chodzi, ale z perspektywy, jak patrzę na kogoś, a potem, kurde, czasami sam... Ja wiem o tym, że ja mówię o sobie to, tak. Ale potem czasami sam potem mówię, ja pierdzielę, co ty mówisz, a ty robisz całkiem co innego. Tak, ale sam fakt, że se zdajesz sprawę, że się na tym łapiesz, to już jest ważne. Rozumiesz? Bo wielu ludzi z uporem maniaka będą oceniać, będą kogoś pouczać, a nie zdają sobie sprawy z tego. Pierwsze, co jest najważniejsze, to ja kiedyś pamiętam takie rozmowy z pewną osobą i ta osoba zawsze mówiła tak, a ja to zawsze zastanawiam się, a jakby to było, jakby to dotyczyło mnie. Że jak ktoś pyta tą osobę, na przykład o jakieś zdanie, to ona mówiła, że zawsze ona się zastanawia, jakby to było, jakby siebie dotyczyła. I zawsze ta pierwsza myśl, którą chciała odpowiedzieć, od razu była głupia. Dlatego, że gdy już pomyślała o tym, gdyby ją dotyczyło, odpowiedź już była inna. Nie była taka jak ta pierwsza. Czyli mamy inną odpowiedź, jeżeli dotyczy kogoś, inną, jeżeli dotyczy nas, a problem ten sam. Czyli już... Tyle, że wiesz co? No. Tylko tak jak rozmawiam, powiedzmy, mam tą większą świadomość, że jesteśmy jednym i tak naprawdę jak ja z kimś zaczynam rozmowę, tak. To ja wiem o tym, że ja rozmawiam o sobie, bo my poruszamy temat. Bo tak ja jest, o tym, że tak. Niby mówię o mnie, a mówię o sobie, to sobie o tyle zdaję sprawę, ale też tak na przykład zauważyłem, że osoby narzekające, no bo w miejscu, w którym jestem, wiadomo, miejsce pracy, gdzie w większości osób w jakiś sposób to może nie pasować, monotonia i tak dalej, to osób narzekających znajdzie się bardzo, bardzo dużo, tak? Dokładnie. Dookoła i ostatnio już nawet tak, jak zaczynam z kimś rozmawiać i ktoś, mówię, co słychać, jak coś tego, i ktoś od razu zaczyna narzekać, to czuję intuicyjnie, intuicja mi mówi nie, nie. Tak. Czuję dosłownie nie, żeby nie wchodzić z nim w dalszą rozmowę, bo to nie ma sensu, czyli już staram się to szybko odbierać, nawet jeszcze, że jak nawet nie podejdę do tej osoby, już czuję, że ona nawet nie podejść. Bo czasami się inaczej, no, wyczuwam to, odczuwam coraz częściej, ale no chwila, kiedy samemu się jest, nazwijmy to, trudniej bądź ciężej, no to wtedy potrafi się człowiek zaangażować w takie same emocje, z kim rozmawiasz i to wtedy wiesz jak jesteś. Tak, tak, ale myślę, że nie powinniśmy pytać kogoś, i co tam u ciebie słychać, jak się czujesz, bo od razu się narażamy na stek bzdur. Więc dlatego tak. Ja nie pytać nawet. Ja, cześć, ja, cześć, na razie, tak, ja szukałem super rozwiązania i znalazłem na to. Nie pytam się, i co tam u ciebie, tylko mówię, u ciebie na pewno wszystko dobrze, a u mnie znowu jest wszystko do dupy. A ten ktoś, no nie gadaj, że aż tak źle. I wtedy gadamy o dobrych rzeczach.
Albo co dobrego słychać. I to jest inna gadka od razu. Tak, tak, bo o to, jak szuka dobre rzeczy, tak, czyli, mówi, czyli no tak, sugerujesz, że rozmawiamy tak o dobrych rzeczach. Dokładnie, ale dokładnie zauważyłem, że jeżeli kogoś pytasz o zdrowie, to od razu masz lawinę i całą licytację chorób nie do pokonania i jedynych na świecie. A jak właśnie mówisz, że u ciebie pewnie jest dobrze, ale u mnie jest wszystko do dupy, to ten ktoś od razu się stawia w tej pozycji, że skoro jest u niego dobrze, to i pewnie u ciebie nie jest tak źle. I jakby sam cię próbuje z tego wyciągnąć. I to jest takie fantastyczne, bo to jest manipulacja, ale bardzo dobrze działa. Że to jest, tak, że nawet jak wiesz, że to jest paszpil, który jęczy, narzeka, to wystarczy, że go postawisz w odwrotnej sytuacji i on jest zmuszony do tego, żeby później przedstawić zupełnie inną teorię o sobie, którą nawet nie wierzy, ale on zaraz szybko uwiarygodni i tak dalej, bo przecież to jest zwykły paszpil, który wie, jak to zrobić. Dobrze. Robercie, będziemy powoli kończyli. Myślę... Porozmawiać, chyba tak naprawdę porozmawiać, żeby się jeszcze sam uświadomić do końca, bo czasami jednak okazuje się, że jestem inaczej, że sam, a tak naprawdę osoby dookoła, które by mogły pomóc, to zupełnie myślą inaczej niż ja. Tak, niż, tak. To mało pomóc. Wszystkie dookoła, dosłownie wszystkie. Dokładnie. Ja ci powiem, nie szukaj drugiego jak ty, bo nie znajdziesz, bo każdy jest indywidualnością, ale myślę, że skupiając się na sobie, po tej dzisiejszej rozmowie, jak wyciągniesz te wnioski i ukierunkujesz główne kierunki, to wtedy wiadomo, że mogą być tam jakieś drobne potknięcia, ale kierunek jest kierunkiem. Chodzi o tą intencję, o ten cel. Iść do celu, żeśmy tak, rozmawiali tak, z uporem tak maniaka. Dokładnie, dokładnie. Star, dlatego, że gdy my zaczynamy siadać, odpoczywać, kucać, to tylko ten czas do tego celu się wydłuża. I my w ten sposób tracimy bardzo dużo, bo nie tylko czas tracimy, ale i zdrowie, nerwy i wiele innych rzeczy. Myślę, że mam tu też doświadczenie ze swojej strony, że podjęcie decyzji i już nie rozkminianie tego, czy to jest dobre, czy nie, tylko wychodzę, robię, ubieram gumowce, idę w błoto i nie zastanawiam się, czy mi jest to potrzebne, czy nie, bo wiem, że mi nie jest potrzebne, ale obrałem cel i trzeba do tego celu dążyć, trzeba to robić. I myślę, że to jest jedyny sposób, bo nie ma innego sposobu. Jeżeli będziemy w niepewności, nigdy niczego nie zrobimy, nawet niczego nie spieprzymy, bo nie będziemy takiej mieli możliwości. Ale jeżeli będziemy dążyli do celu, to lepiej czy gorzej zawsze osiągniemy cel. I to jest najważniejsze, mi się wydaje, osiągnięcie celu. A osiągnięcie celu w iluzji są dwa sposoby, ciężko albo łatwo. Dziękuję wam obydwu. Nie ma za co, Robercie. Pytanie mam takie, czy możemy to opublikować, bo to była ciekawa rozmowa. Myślę, że tak. Dobrze, serdeczne dzięki, zaraz wrzucę ci to, żebyś mógł sobie to przesłuchać i mieć jeszcze przemyślenia w związku z tym, bo to jest bardzo ważne. Także możesz jeszcze korzystać z tego nagrania i dużo rzeczy usłyszeć, które tu, no były gdzieś tam, były, ale w ferworze rozmowy gdzieś utknęły, gdzieś się zakamuflowały. Wszystkiego najlepszego, cześć, pa, pa. Pa, pa. Cześć.